Przychodzimy dzisiaj, aby w tym Kościele Bożego Miłosierdzia skorzystać z tej wielkiej łaski, z tego wielkiego daru, który Pan Jezus chce nam przekazać, chce nam dać. Bo podstawowym imieniem miłosierdzia, podstawowym działaniem miłosierdzia to jest miłość w uczynkach. Wiemy, że nie wystarczy mówić o miłości. Prawdziwie kocha ten, który czyni miłość, który codziennie oddaje w tej miłości swoje życie. I tym właśnie kimś, który codziennie dla nas oddaje swoje życie i pragnie naszego zbawienia, jest Jezus. Prosi jedynie o zaufanie. Kiedy mówimy o miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości, to czasami może nam się wydawać, że to są dwa tematy przeciwstawne. Czy można być miłosierny, a jednocześnie sprawiedliwy? Ten dylemat znają wszyscy rodzice, wszyscy wychowawcy. Bo aby dziecko mogło się prawidłowo wychowywać, musi mieć przykład, a z drugiej strony musi mieć określone pewne ramy działania, pewne zasady, które rodzice, wychowawcy chcą temu dziecku przekazać. Dochodzi do momentu, w którym dziecko nie chce wypełnić pewnych zasad, nakazów i wówczas rodzice się zastanawiają, co dalej. Z miłości do tego dziecka postanawiają to dziecko ukarać po to, aby przez tą karę dziecko zrozumiało, że pewnych granic nie wolno przekraczać, pewnych zasad nie wolno opuszczać. I właśnie to wychowanie, które jest także pewną umiejętnością ukazywania miłości przez karę. Nie chodzi tutaj, jak wiemy, o cielesne wymierzanie kary, ale rodzice w różny sposób te kary potrafią na dziecku wyegzekwować. Czy to znaczy, że nie kochają dzieci? Wręcz przeciwnie. Przez tą karę, przez tę karę ukazują, że zależy rodzicom na dzieciach, na ich wychowaniu. I tutaj dochodzimy do tej kary, którą często Bóg ma w stosunku do nas. Jak my mamy zadziałać, kiedy widzimy, że Bóg nas karze? Bo często ta kara dotyczy nas osobiście. W momencie, kiedy człowiek przekracza pewne granice, a więc powoduje, że idzie w kierunku zła, nazywamy to grzechem, wówczas doświadcza człowiek tej kary już od razu. Niepokój sumienia, jakiś brak harmonii wewnętrznej, niezadowolenie. Człowiek często nawet sobą zaczyna pogardzać, zwłaszcza wtedy, kiedy te grzechy potęgują się i człowiek nie widzi możliwości wyjścia z sytuacji. Warto dzisiaj, w ten Dzień Bożego Miłosierdzia, zobaczyć, co ma nam do powiedzenia siostra Faustyna. Ona była, jest nazywaną sekretarką Bożego Miłosierdzia. Jezus do niej mówił, Jezus jej tłumaczył, na czym polega Boże Miłosierdzie, i ona to wszystko w swoim dzienniczku przekazywała. Warto zauważyć, że
Święta Faustyna mieszkała w różnych miejscach. Najpierw w Warszawie, była też w Krakowie, była i w Wilnie. Kochała swój kraj, Polskę, kochała swoje miasta. I ciekawy epizod w jej życiu, nieczęsto opowiadany. Otóż pisze kiedyś tak w swoim dzienniczku. Wrzesień, pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płacząca i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam moje wysiłki, modlitw i ofiar za drogą ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O tak, sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoła całej fali zła, nawet i piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że czujemy piekło, które nas dotyka, które poprzez tę wojnę wtłacza się nie tylko w miejsca, które są bombardowane, ale w nasze serca. Tak pełne miłości zaczynają przyjmować pewien trudny moment, którym jest odrzucenie zła. Odrzucenie zła, które bardzo często, jeśli człowiek nie ma miłości Bożej, może się skończyć nienawiścią także i do wszystkich ludzi. I idąc dalej w tym rozważaniu świętej Faustyny, opisuje taką sytuację. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być, jak Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie, wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił i przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus: dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przystanku przez całą mszę świętą. Czyń to przez 7 dni. 7. dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtedy rzekł Jezus: dla Ciebie błogosławię krajowi całemu. I uczynił duży znak krzyża ręką nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. Był to rok 1929. Granice Polski były inne. Wielu zastanawiało się, co miała święta Faustyna na myśli, mówiąc o najpiękniejszym mieście Polski. Lwów też był wtedy w granicach Polski. Może właśnie już wtedy Lwów ocalał, może Kraków.
Sam jestem z Krakowa, nie rodem, ale księdzem krakowskim. I zawsze mi się wydawało, że Kraków jest najpiękniejszym miastem, kiedy nie przyjechałem do Lwowa. Tak więc widzimy, że Matka Boża, Matka Boża uchroniła od kary, zasłoniła sobą karzące ramię swojego Syna, a nad tym miastem ulitowała się Święta Faustyna, bo się modliła za to miasto. Co to oznacza? To znaczy, że pokój i ochrona naszego miasta, kraju, całej Ukrainy leży w naszej mocy poprzez połączenie naszej modlitwy z tym miłosierdziem Bożym. Jedna siostra Faustyna obroniła miasto. Czy nie możemy my razem obronić kraju poprzez modlitwę, poprzez oddanie? Możemy. Możemy, bo Jezus tego od nas oczekuje. Po to stworzył to święto Bożego Miłosierdzia, jak sam kazał podyktować i dyktował świętej Faustynie. Mówił tak: pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności moich. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. I wielokrotnie Jezus mówił, że nawet wystarczy jeden raz, jeśli ktoś odmówi z pobożnością tę koronkę do Bożego Miłosierdzia, albo będzie czcił obraz Jezu, ufam Tobie, ten nigdy nie zazna piekła wiecznego. Oczywiście, że Jezus nie mówi, że nasze życie będzie łatwe, piękne, piękne w znaczeniu duchowym, tak, ale nie w tym znaczeniu ludzkim, że ofiara będzie, bo musi być. I cierpienie będzie, bo ono towarzyszy człowiekowi. Ale będzie wieczność w szczęściu. Jeśli w to uwierzymy, nasze życie nabierze nowego wymiaru. Kiedyś jedna dziewczyna opisywała swoje życie, Justyna. Mówiła o tym, że wychowała się w średnio religijnym domu. Byli to ludzie wierzący, jej rodzice, ale niespecjalnie. Tata często nadużywał alkoholu, nie miała w nim oparcia. Kiedy przyszedł czas dojrzewania, dorastania, zbuntowała się przeciwko temu wszystkiemu. Poznała kolegę, zakochała się w nim. Okazało się, że to był dealer narkotyków. Weszła w ten świat narkotyków. Jednocześnie widziała, że kiedyś jej życie było inne.
miała sens życia, chciała dla kogoś żyć, próbowała się wyrwać z tego życia w narkotykach, w alkoholu, w rozwiązłości, bo to wszystko poszło dalej i wydawało się, że nic ją nie uratuje. Któregoś dnia spotkała pewną kobietę, pielęgniarkę, która jej powiedziała: ja zawsze przekonującym modlę się korągą do Bożego Miłosierdzia i wierzę, że ten zmarły otrzyma wieczne szczęście w niebie. Sama spróbowała pomodlić się i okazało się, że ta modlitwa zaczęła zmieniać jej życie. Wydawało się, że wyszła na prostą. Któregoś dnia już zaczęła chodzić do szkoły, dobre wyniki w szkole, nawiązała kontakty ze swoimi rodzicami, którymi wcześniej skończyła jakieś bliższe kontakty. I myśli sobie: pojadę do Częstochowy. Ale miała jeszcze tych znajomych ze starego życia i pojechała na przystanek Woodstock. To jest w Polsce taki potężny, wielki impreza, gdzie są różnego rodzaju muzyka, spotkania. Bardzo często to jest związane także i z narkotykami i ogólnie trzeba powiedzieć, że bardzo trudno tam człowiekowi wierzącemu byłoby żyć na tych koncertach. Ona tam pojechała, wpadła jeszcze raz w ten nałóg narkotyków. Bo okazało się, że nie wystarczy raz wyjść z jakiegoś grzechu, że w tym wypadku musi ta walka trwać nieustannie. Wyrwała się po raz kolejny i później dziękowała Panu Bogu właśnie poprzez opisywanie tego świadectwa, że dzięki koronce Bożego Miłosierdzia jej życie potoczyło się inaczej. Nie trzeba odkrywać miłosierdzia Bożego przez najgorszy upadek swojego życia, ale każdy upadek, obojętnie jaki jest, może być przyczyną do tego, że zrozumiemy. Miłosierny Jezus czeka na nas w konfesjonale po to, aby dać nam inne, nowe, lepsze życie, do którego jesteśmy wezwani. I pamiętajmy, że możemy uchronić Ukrainę, Lwów i wszystkie miasta pod warunkiem, że uwierzymy i zaczniemy, tak naprawdę zaczniemy się za ten kraj i za nas tutaj prawdziwie modlić. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.